Także proszę Państwa, tu prosto z rotundy, z Marszałkowskiej, z miniaturek pałacu, proszę Państwa, zapraszamy jeszcze na festiwal żydowski, na wioski żydowskiej. Proszę Państwa, nawet tam po prawej stronie nad Teatrem Studio widać kawałeczek, widać niedużo kawałeczek, proszę Państwa, tego wieżowca, tak, Kosmopolitan. No i proszę Państwa, dziś i jutro, no i po festiwalu, proszę Państwa, Gouda Tänzer jest bardzo wniebowzięta, proszę Państwa, się nasyca tą atmosferą, się nasyca tym klimatem całym, że za rok to chyba będzie jeszcze większa ta Gouda, no bo byłam na wernisażu w Teatrze Żydowskim, to znaczy w foyer Teatru Żydowskiego, no i weszła Gouda. Ja mówię, Boże, jaka ona wielka, dlaczego ona taka wielka? No, także widzicie Państwo, że cały ten teatr, studio ma dwa rogi. Jeden po lewej to jest Kosmopolitan, a drugi po prawej to jest właśnie Kosmopolitan, Intercontinental, a po prawej Kosmopolitan. I to tam, gdzie jest ta wioska żydowska. Państwo zobaczą, jakie małe są te wieżowczyki, które no, chciały tutaj stworzyć klimat Ameryki, albo ten Marriott, który z tamtej strony wystaje, prawda? Jakie to niskie. Jakie to rzeczywiście nic. No i kropelki już, proszę Państwa, jak żebrak się tutaj poprawia w niebieskiej bluzie katolickiej, to już kropelka mi na prawą dłoń spadła. To są, wiecie Państwo, po dwaj ministranci, zawsze ich po dwóch, bo to obrabia nawę lewą, nawę prawą. Tutaj mamy, proszę Państwa, no może źle idziemy, bo tędy to musielibyśmy iść w lewo, jeszcze raz daleko w lewo, żeby tam przejść do tej wioski żydowskiej. Albo tutaj może jakieś będzie przejście też i na ulicę Próżną. Także, proszę Państwa, jesteśmy dobrej myśli i na dobrej drodze. Także jeżeli Państwo jeszcze chcą zobaczyć, co dzieje się tam dookoła Teatru Żydowskiego, no bo to jutro raczej będzie, jutro. No już nie będzie tego gospel pięknego chóru amerykańskiego, ale widzicie Państwo jednak, jak to katolicy się błaźnią, że sobie włosy wyrywają, no bo same Żydówki to one by takie nie były, ale widzicie Państwo. Czy nie lepiej, żeby katoliczka modliła się, proszę Państwa, na mszy, wysiedziała tamte niecałą zresztą godzinę, bo u nas u prawosławnych, proszę Państwa, to 2-3 godziny, ale tutaj nie ma tych prawosławnych i dlatego tam, gdzie się jedzie do Anglo-Ameryki, Białystok, prawosławna, no to tam jest i biskup Jakub, tam cerkwi, dziesiątki są, tak samo jak u Was, dużo tu kościołów katolickich jest, to tam jest bardzo dużo, proszę Państwa, tych cerkwi takich świętych. No i tak do cerkwi tam każdy nie chodzi, bo to trzeba mieć upoważnienie. Tak każdy z ulicy nie zachodzi, no ale jak się spyta, jak poprosi, co i po co, że czy pan, czy pani, że jesteście ekumeniczni, no to zawsze oni, proszę Państwa, Was tam wpuszczą, udostępnią co nieco. Tutaj mamy metro warszawskie. W końcu będzie za miesiąc jakoś tak oddane metro. Także też proszę pilnować już tej nowej linii metra. Co my tu zobaczymy, jak my tu dojedziemy rzeczywiście. I to jest ten wieżowczyk, proszę Państwa, Kosmopolitan. I on stoi dosłownie, proszę Państwa, nad teatrem. Stoi dosłownie nad Teatrem Żydowskim, proszę Państwa. Także pamiętajcie o tej 23:45, że możecie pojechać do Anglo-Ameryki prawosławna stąd, z całej tej ogromnej, wielkiej dziury, bo mówią, że w Warszawie to aż 3 miliony tu mieszka osób. Tutaj Państwo zobaczą, oni się nie poddają, bo tu ciągle jakaś restauracja rządzi. Nawet może być lepsza od tej Bistro Trojka w Pałacu Kultury Stalina i Lenina, bo ta Ewka tam się coś szepie lesi i jej tam nie wychodzi.